Witam serdecznie, będę żył wiecznie. A propos życia wiecznego, dzisiaj wirtualny spacerek i jedno słówko, które znajduje się tuż nad moją głową. Jak się pewnie domyślacie, chodzi o niebo. Niebo w języku angielskim to jest sky. Tak samo jak nazywa się jeden z piesków z psiego patrolu. Jest taka dziewczynka, Sky, ona lata. Fajne w sumie imię jej dali. No ale wracając do rzeczy, sky, no niebo w sensie fizycznym, natomiast to niebo, do którego trafia nasza dusza, to jest heaven. Ale dzieje się jeszcze jedna ciekawa rzecz. Po raz kolejny mamy identyczne słówko w swoim brzmieniu w języku polskim. Słówko sky, jeśli powiecie do Polaka sky, czy masz coś ze skyu, albo czy masz sky w domu, to Polak może powiedzieć tak, mam. I bo sky to jest sztuczna skóra, tak zwana derma. Swoją drogą derma, bliżej jakiegoś u dermatologa. Dermatolog zajmuje się waszą skórą. Więc skoro w języku angielskim, w języku polskim jest słowo, które opisuje jedną rzecz, to możecie być więcej niż pewni, że pochodzi ono z łaciny, bo łacina to królowa wszystkich języków przed laty. Każdy musiał ją znać w szkołach. Także ten sky. No ale ten sky jako materia, jako ta sztuczna skóra, i bardzo dobrze jest sztuczna, bo oczywiście nie chcemy, żeby zwierzątka cierpiały, nie chcemy nosić rzeczy z prawdziwej skóry, dlatego jak już wybieramy skórę, to tylko sztuczną, czyli ten sky. I ten sky nazywa się artificial leather. Kolejna ciekawa rzecz się dzieje, bo leather to skóra, ale nie taka, która pokrywa nasze ciało, bo ta skóra to skin. Więc mamy ten leather i tego unikamy. Natomiast artificial, to jest ciekawe słowo, bo macie z nim do czynienia na co dzień, włączając wasze smartfony czy ulubione gry, bo gdy gracie z komputerem, to wykorzystujecie jego sztuczną inteligencję. I to nazywa się w skrócie AI. AI, Artificial Intelligence. I kolejna ciekawa rzecz, teraz możecie spojrzeć na obudowę swoich komputerów, czy macie tam taką nalepkę, tak jest takie... Jeśli macie tam napisane Intel Inside, to znaczy, że macie procesor firmy Intel, a ta firma nazwała swój procesor w bardzo sprytny sposób, gdyż nawiązuje on do słowa Intelligence, pisane przez dwa L, zobaczycie to w opisie. No bo komputer, bo procesor odpowiada właśnie za ten, jest głównym mózgiem. Jest głównym mózgiem komputera. Wytwarza to ciepło, które z kolei wytwarza tą... No co ja gadam, nie jestem informatykiem. Panie Piotrze Kępo, proszę, oddaję wsparcie. W każdym razie procesor jest tą inteligencją komputera. Także ta nazwa mi się też podoba. No i widzicie, i tak można od słowa do słowa skakać. I jest tyle korelacji, więc to jest bardzo fajne. Wyszedłem sobie na spacerek, chciałem wam powiedzieć o innej rzeczy, o sky, które jest dzisiaj bardzo piękne i czyste. A skończyliśmy na intelligence. No bo ten kanał jest oczywiście dla ludzi inteligentnych, czyli dla was. I pozdrawiam was. Wasza sztuczna inteligencja.